Mija prawie 10 lat od czasu, gdy w kampanii wyborczej opublikowaliśmy projekt Mostu Północnego, rewitalizacji mostu kolejowego na drugą przeprawę drogową w Krapkowicach. Rzadko kiedy zdarza się tak, żeby można tak wielkie marzenia realizować i to jeszcze wspólnie z własnym konkurentem. Myślę, że te wiele lat dyskusji, wiele lat pracy, wiele lat także wiele determinacji radnych trzech kadencji samorządu gminnego, radnych samorządu powiatowego, to bardzo ważny przykład tego, w jaki sposób współpraca przy wsparciu Unii Europejskiej daje efekty, które będą służyły mieszkańcom powiatu krapkowickiego i miasta i gminy Krapkowice przez wiele lat. Cieszę się, że mogę tu dzisiaj być. Szkoda, że nie wszyscy ci, którzy byli przez te 10 lat zaangażowani w pracę nad tym mostem, mogli dzisiaj uczestniczyć w tej skromnej, symbolicznej uroczystości. Mam nadzieję, że to takie prawdziwe otwarcie mostu jeszcze przed nami z mieszkańcami, wtedy, kiedy reżim sanitarny i temperatura pozwoli na to, żeby w pełni cieszyć się z tego, że Krapkowice od jutra formalnie mają drugi most na rzece Odrze, który połączył nie tylko dwa brzegi tej rzeki, ale także samorządy i mieszkańców we wspólnym wysiłku, żeby to marzenie sprzed 10 lat zrealizować. Były różne pomysły, temat przeprawy był zawsze wykorzystywany na różnego rodzaju spotkaniach, w kampaniach wyborczych. Dyskutowaliśmy o tym, jaki ten most powinien być większy, mniejszy. Natomiast muszę powiedzieć, że nigdy nikt nie negował, że taka przeprawa, druga przeprawa w Krapkowicach jest potrzebna. Ta siła samorządów tutaj, reprezentowana przez pana burmistrza i przez pana starostę, też pokazuje, że mosty łączą, mimo że między nami czasami są też i różnice.